Dzień dobry, witam wszystkich w moim serwisie. Dzisiaj całkowicie nietypowe nagranie. Otóż chciałem pokazać Wam ciekawostkę i to jest materiał pewnie głównie dla osób, które są amatorami, elektronikami albo profesjonalistami. Pomysł na rozwiązanie problemu z zasilaczem laboratoryjnym. Te zasilacze nie są, jak wiemy, doskonałe, brakuje nam technikom troszkę elektroniką funkcjonalności, a ten sprzęt, który ma taką funkcjonalność, kosztuje kupę kasy. Szkoda te pieniądze wyładowywać w błoto. Więc chciałem pokazać ciekawą przeróbkę, którą każdy z nas chyba umiałby zrobić samodzielnie. Ale chodzi o pomysł. Więc mamy zasilacz laboratoryjny. Ustawiam go sobie na 12 V. I 2 ampery. I tutaj cały czas mam 12,5 V i te 12 amper. Tu jest pobór 0,05, ale żeby nie było o jednym guzikiem, możemy zrobić, żeby było 0,00. Także to nie jest kłopot żaden. I teraz mamy taki najprostszy zasilacz laboratoryjny z jednym kanałem na jedno napięcie i ten, ale dobry za to. Dobry, bo on ma dobre na oscyloskopie, nie ma pików, jest spoko, no ale brakuje czasami dwóch linii, brakuje czasami różnych rzeczy. No więc teraz tak, gdy włączę ten do góry, uruchomię multimetr, żeby błysko widać, gdy teraz tutaj brakuje tam wyłącznika line w tych tanich, więc teraz mamy 0, tak. Gdy włączę, mamy nasze 12,5 V, tak jak ustawiłem. Jak wyłączę, od razu spadło, od razu nie mamy. To jest główny wyłącznik, on wyłącza wszystko. Teraz, tutaj, oczywiście do tego sobie zrobiłem taki, tu się wtyka gościa, wtyczkę i wychodzą ci żabki w moim wypadku. Masy są wszystkie wspólne, w całym obwodzie. Teraz jeżeli tutaj sobie zrobię, żeby jeszcze to chciało kontaktować, bo szaleję, bo nie kontaktuję. I teraz sobie włączę, dalej nic nie mam, jak dam ten do góry, to mam, a odwrotnie, no dalej jest minus, widzicie. Jezu, w dziurkę nie mogę trafić. Niedobrze ze mną. To mam 12,5 V. Teraz jak przełączę sobie ten na środek, to wyłączę tylko tą jedną linię. Jeżeli dam go w dół, to mam 3,3 V. I tym kółkiem mogę sobie zwiększać albo zmniejszać. Oczywiście mogę ustawić sobie tylko na tych niższe napięcie niż na tym, tak? Więc muszę mieć tu więcej, żeby tu dać mniej, ale mogę. Jak kliknę na środek, nie mam. Jak kliknę zupełnie do góry, mam 12. Że jak dwie linie. Dzięki temu mogę sobie zrobić tak, że jak mierzę sobie miernikiem i obciążam, jednocześnie robię pomiary obciążeniowe, zwarciowe, to sobie mogę masę wrzucić tu. Tu sobie podłączyć żabki. I ujemną złapać za masę. Mogę sobie teraz i mierzyć, i podawać 12 V. A co jeżeli telefon mamy? Wyciągnę, ciężko wchodzi. Ale to dobrze, bo kontaktuję. Jeżeli mamy telefon, to z boku założyłem takie gniazdo. Nie wygląda to ślicznie, ale to nie o to chodzi. To jest praktyczne. I mamy tutaj od razu tester. Jeżeli teraz mam 12,5 V lub więcej i kliknę tu, to włączę sobie to i to jest ładowarka z fast chargerem do 9 V. O, już jest 9 V i pobór. Tak więc i w każdej chwili mogę ją wyłączyć albo tu, albo tym wyłączyć wszystkie kanały jednocześnie.
Jeżeli mam ustawione sobie tutaj do góry 5 V, dajmy na to, tu 12, czy tu 3, tu 12 i chcę wyłączyć wszystkie kanały i włączyć jednocześnie, jak kliknę ten, wyłączam wszystko, klikam ten, włączam wszystko. Takie prosta konstrukcja, z tyłu się nie zmieścił potencjometr. Jeszcze z ciekawostek, na końcu kabla magnes. Można do metalowego stołu go przyssać, to ci kabel nie ciągnie. I wszystko ładnie, elegancko. A pracujemy sobie na zasilaczu laboratoryjnym. Prawda, z jednokanałowym.